Samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele różnych regionalnych instytucji i organizacji dziś na nadzwyczajnej sesji Sejmiku we Włocławku dyskutują o teraźniejszości i przyszłości regionu. Czy wspólne spotkanie zakończy spory polityczne, czy je zaostrzy? Polityka dla ludzi. Anna Czcińska, zapraszam. Witam gości. Jest z nami w studiu pani Iwona Michałek, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, pan Tomasz Sikorowski, Ruch Kukiz 15, także pan Michał Grzybowski, Nowoczesna, dobry, i Lech Zagłoba-Zygler, Platforma Obywatelska, a także pani Ewa Mes, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie. Do udziału w programie zapraszamy także naszych widzów. Dziś w sądzie SMS ale pyta. Posłów Ruchu Kukiz 15 na sesji nie ma. Poseł Skutecki przysłał oświadczenie, informację, pisze, że w sesji udziału nie weźmie, nie widzi sensu w takiej dyskusji, która ma odbywać się po głosowaniach, w których radni przyjmą stanowisko pana marszałka mówiące o tym, że podział funduszy w województwie jest transparentny i uczciwy, a całe zło i poczucie krzywdy wynika wyłącznie z ewidencjonowania danych. To... No co tu więcej powiedzieć, tak? No generalnie dyskusja okrągłe stoły po głosowaniach, no to trochę jest odwrócona kolejność. Tu dzisiejsza sytuacja w ogóle, to, że jest ten okrągły stół, pokazuje rangę i ważność oddolnego referendum. Nim pogrożono, że mimo wszystko jest jakaś instytucja, że tutaj oddolna decyzja mieszkańców może spowodować dalekosiężne skutki. To spowodowało, tym referendum pogrożono. Także tutaj pokazuje to, że jeszcze mieszkańcy, obywatele mają... Ale referendum poświęcone czemu? Odejściu od obecnego województwa przez mieszkańców Włocławka. To był ten taki argument, że jeszcze to jest ten kruczek prawny, że tu można w jakiś sposób zmienić sytuację za staną, w jakim województwie mieszkańcy Włocławka się znajdują. Konflikt w świecie polityki jest permanentny. Jest permanentny. Czyli, tak? Czyli nie podejmowanie dyskusji, nie przyjeżdżanie na takie spotkania, to jest... To jest tylko pokazanie to, że sam pomysł okrągłego stołu jest okej, jest dobry i prawidłowy, w tym kierunku powinniśmy iść, tak? Tym, jeszcze w szczególności przy słuchając głosu mieszkańców, obywateli, w jaki sposób ta dyskusja powinna iść, ale obecna, dzisiejsza ta sytuacja, kolejność tutaj tych zdarzeń, że najpierw jest głosowanie, czyli przyklepanie tego stanu faktycznego, który jest obecnie, a dopiero później dyskusja na ten temat, mija się z celem. Może to trochę wejdę, bo znowu zamykamy się w konflikcie Toruń-Bydgoszcz. To, że jest tu właśnie to spotkanie. Nie, na razie mówimy. Do Torunia. Przeanalizowałem mniej więcej ostatnie pół roku spotkań, rozmów przy polityce, tak? Spotkań przy polityce. Generalnie główne tematy, które się przewijają, to jest non-stop konflikt toruńsko-bydgoszczki. Ja żyję w alternatywnym świecie. On mnie w ogóle nie dotyka w sposób techniczny, tak? A muszę się cały czas tym konfliktem zajmować. No, ale to przez pana posła Skuteckiego pan się musi zajmować? Bo ja muszę się zajmować, ponieważ jestem zaangażowany po prostu. Jeżeli chodzi o pana posła Skuteckiego, to on jest bardzo zaangażowany. No, jest bardzo zaangażowany, tak. I no, ja też jestem asystentem posła Szramki, także to jest ciekawa współpraca na bo przypomnijmy widzom, poseł Szramka jest zaangażowany w sprawy toruńskie. Ja jestem z powiatu radziejowskiego, z dawnego województwa włocławskiego. Ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, ile trzeba mieć chęci i ochoty do walki plemiennej, którą obserwujemy. Ale to tłumaczy to pan posłom? Rozmawia pan z posłami na ten temat? I co oni wtedy mówią? No generalnie to jest na zasadzie, że nie trzeba czasami mocniej szturchnąć jakimś tam tekstem, jakimś słowem, jakimś tam inicjatywą, żeby to otworzyć oczy, tak? A rozpoczął pan już... Działania posła Skuteckiego, zresztą wszystkich posłów zrzeszonych tutaj w Miłośników Ziemi Bydgoskiej, no jest efektem jakiegoś działania, tak? Jakiejś sytuacji. Bydgoscy działacze słyszałam, że przygotowują debatę na temat, dużą debatę na temat powołania województwa bydgoskiego. Ona ma się odbyć w kwietniu, to prawda?
Podejrzewam, że na ten temat będą osobne tu jakieś Czyli nie ma końca tematu. Nie ma końca tematu. Że województwo bydgoskie Kukiz 15 chce powołać do życia specjalną debatą na przełomie kwietnia-maja. Tak. Jeszcze jest grudzień, też poszkodowany. O czym mówimy? No, mówimy po prostu o tym, że ktoś coś znowu myśli, żeby podzielić nasze województwo, żeby po prostu się skłócić zresztą. O co chodzi? Pogodzić wszystkich może ze stolicą Kuszwicy. Czyli co trzy kadencje by miasto miało, tak? Czyli Włocławek by też w tym partycypował. Tak, oczywiście, jak najbardziej. No jestem za. To jest to. Więc miasto jest... jakby pogodzenia środowisk politycznych. Tak, miast jest sporo, tylko czy istnieje jeszcze w naszym regionie dwumiasto, ponieważ... Co z Grudziądzem, co z innym Wrocławiem? Jeżeli chodzi... W miastach wojewódzkich. Jeżeli chodzi o prezentację dzisiaj prezydenta Bruskiego i o tym, co mówił, to mówił, że sporo dzieli Bydgoszcz i Toruń i to wcale nie wyglądało na taką prezentację, że możemy jeszcze mówić o dwumieście w naszym regionie. Wydaje się, że rzeczywiście dużo ma racji. Też w rozmowach mieszkańcy Bydgoszczy podkreślają, że z Toruniem nas bardzo wiele łączy, ale jeszcze więcej niestety dzieli. Ja myślę, że bez nakręcania sprężyny można byłoby również rozmawiać. I jeszcze poproszę pana, zrównoważony rozwój regionu. Żart nie do końca, bo z tym lotniskiem w Bydgoszczy mam tylko jedynie wspomnienie tego, że odwoziłem swoich znajomych, którzy wylatywali faktycznie do pracy, ale moich rówieśników. Ale w Europie, więc każdy ma prawo się przemieszczać. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, myślę, że dosyć istotny... Może tylko dodam, że mówię w kontekście, że przed nami do pozyskania 2 miliardy euro. 2 miliardy euro? 1,9. Sposób, jak to będzie rozdzielone, to jest w zasadzie najważniejsze, tak? Bo te pieniądze mogą paradoksalnie zaszkodzić nawet gospodarce, jeśli będą negatywnie źle rozprowadzone, jeśli one doprowadzą do zbytniego zadłużenia na przykład samorządów, bo może nastąpić taki efekt, tak? Za parę lat kończy się perspektywa unijna, kończy się dofinansowanie, skończy się kranik, a rzeczy, które się pobuduje przez ten czas za półdarmowe pieniądze, trzeba już będzie naprawiać i utrzymywać. I to może być kamieniem. Także z głową do tego. Z pewną nadzieją myślę, że ten konflikt o metropoliach na przykład, który tutaj się też toczył przez długi czas, może wyjść kompromisowo, tak, bo po prostu nie powstanie żadna ta metropolia, ponieważ nie ma pieniędzy, albo tutaj rząd będzie miał do wyboru, albo... Może dopytamy, jakie działania podejmuje zespół miłośników Kujaw i Pomorza? Na poziomie zrównoważonego rozwoju te pieniądze, te środki, które były przeznaczone na budowę i tworzenie tych metropolii, można by przeznaczyć na zwiększenie kwoty wolnej od podatku, co najbardziej zrównoważony sposób zaspokoi potrzeby wszystkich mieszkańców oddolnie. Mieszkańców, ale samorządowcy są przeciw. Szczerze mówiąc, wolę dbać o mieszkańców niż o samorządowców. No ale głos samorządowców chyba jest bardzo ważny. Głos samorządowców jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o politykę. Pieniądze, jak są w samorządzie, to one idą do mieszkańców. Ale właśnie to jest ten problem, że pieniądze idą za mieszkańcami w takiej odległości, że ci mieszkańcy, ci obywatele w ogóle ich nie widzą. My proponujemy rozwiązania, żeby te pieniądze szły razem z mieszkańcami. Czy to w szkolnictwie, czy w służbie zdrowia. W tym momencie idą w takiej odległości za tymi obywatelami te pieniądze, że ci obywatele w ogóle ich nie widzą. Tomasz Sikorowski, ruch Kukiz 15. Ma pan problem, bo jeżeli chodzi o posłów, to jeden poseł oczywiście był za uniwersytetem, drugi przeciw. To znaczy stanowisko w ruchu Kukiza jest ta oddolność, słuchanie głosu referendum. Tak? I czasami te zebrane podpisy w takiej ilości są oznaką właśnie pewnego strachu, tak? Że od powiedzmy 30 lat funkcjonowali w świecie, kiedy tutaj w Bydgoszczy była cała architektura Kolegium Medicum wcześniejszego osobnego, teraz z UMK. Ale kto się boi? Mówi pan o strachu? Kto się boi? I teraz te walki plemienne napędzają te fobie i te strachy wyolbrzymione. Wsłuchać się w głos i poszukać konsensusu. I myślę, że nie tu politycy, a myślę, że Senat UMK powinien się tym zająć, a nie politycy, bo tutaj widzę, że co tylko polityk się dotknie, to psuje i tylko zaostrza ten konflikt. Tak? Powinniśmy się tutaj zająć na poziomie województwa, tutaj podłączenie Bydgoszczy do autostrady, a nie mówić o powstanie nowego województwa bydgoskiego. Coś zmieni w perspektywie podłączenia Bydgoszczy do autostrady?
Ale to jest Państwa propozycja, więc ja nie wiem, trudno jest cokolwiek powiedzieć. Pan się odcina. Zmieni wszystko. Poseł Skutecki przygotował specjalny raport nawet o stanie i Bydgoszczy, i regionu. Nie wiem, brał Pan udział w przygotowaniach tego raportu? Nie. Nie, nie. No jest specjalny raport mówiący właśnie o tym. Dużo jest tam bardzo różnych danych. Między innymi no, o Bydgoszczy tam jest bardzo dużo informacji. Co zrobić, by było jeszcze w Bydgoszczy lepiej? No, myślę, że problemu tego Kolegium Medykum Uniwersytetu Medycznego by nie było, gdyby to na poziomie oddolnym autonomii uniwersytetów dałoby się to zorganizować. Tak? No. Pani poseł, co stanie się z projektem ustawy?